Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mam dla Was klawiaturę, którą wielu z Was mnie pytało, mianowicie Gigabyte Force K85. Jest to mechanik oparty o przełączniki czerwone, w tym przypadku Kyle. Czerwone akurat to nie są moje ulubione przełączniki, powiem szczerze. O ile fajnie mi się na nich gra, o tyle piszę już nie do końca. Aczkolwiek pamiętajcie, jest to Wasz osobisty wybór, jakie przełączniki będą Wam odpowiadały. Także warto podczas, znaczy w przypadku, kiedy kupujecie klawiaturę mechaniczną, pójść do jakiegoś sklepu, sprawdzić sobie, który przełącznik Podejdzie Wam najlepiej. Są czerwone, czarne, niebieskie i brązowe. Dla mnie brązowa, które dopadają najlepiej w tym całym zestawieniu, ale pamiętajcie, to są osobiste Wasze preferencje. Mamy tutaj podświetlenie RGB. Oczywiście, sobie później sprawdzimy, jak to wygląda. Mamy wbudowany, wbudowaną pamięć, mamy dołączony soft. Na soft również sobie zerkniemy. Jeżeli chodzi o podświetlenie RGB, to tutaj procent się, że jest to 16,8 miliona kolorów, także nie jest to takie podstawowe, siedmiokolorowe. Pełny N rollover, także możecie wcisnąć wszystkie klawisze naraz i będą one odczytane prawidłowo. To sobie również sprawdzimy w, dalszym, w dalszej części tego filmu. I jeszcze co do przełączników, to procent chwali się, że wytrzymają one, mają one żywotność około 70 milionów kliknięć. Także tego nie będę niestety dla Was dzisiaj w stanie sprawdzić. Muszę złapać jakiś skalpel, żeby przeciąć zabezpieczenie w postaci takiej taśmy i zobaczymy, co mamy w środku. W pudełku poza samą klawiaturą znajdziecie tylko i wyłącznie ulotkę informacyjną na temat produktu. Nie mamy instrukcji obsługi, natomiast tą można sobie znaleźć na stronie Gigabyte'a i również stamtąd ściągacie soft do obsługi tej klawiatury. Natomiast jeżeli chodzi o obsługę podświetlenia, to macie możliwość również używania skrótów klawiszowych, żeby w łatwy sposób sobie podświetleniem zarządzać. Mamy tutaj do czynienia z klawiaturą pełnowymiarową, czyli mamy sekcję numeryczną, ta akurat mnie na co dzień się bardzo często przydaje. Nad nią zaraz diodę od numlocka, kapsloka, jak również diodę informującą o blokadzie przycisku wyjścia do Windowsa, ponieważ jest to klawiatura gamingowa. Pod przyciskami funkcyjnymi na górze znajdują się klawisze również multimedialne, które przydać się mogą na co dzień i wspomniane przeze mnie wcześniej już skróty klawiszowe do obsługi zarządzania podświetleniem. Wszystkie klawisze, a dokładnie keycapsy, tak to się nazywa, porządzone są kauczukiem, także macie powłokę antypoślizgową. Są one zresztą bardzo miłe i przyjemne w dotyku. Obudowa klawiatury wykonana jest z dobrej jakości plastiku, a pod klawiszami znajdziemy metalowy backplate. Na spodzie macie cztery gumowane podkładki antypoślizgowe i również nóżki do regulacji kąta nachylenia klawiatury. Są one również gumowane, tak aby klawiatura wam się nie ślizgała po biurku. Kabel nie jest opleciony, natomiast dla mnie to akurat nie jest wielkim problemem. Długość kabla 18 m, czyli standardowo, jak to ma miejsce w przypadku większości klawiatur. Zerknijmy teraz na opcję podświetlenia. Jak wspomniałem wcześniej, możemy łatwo je zmieniać za pomocą skrótów klawiszowych, podświetlenie jest statyczne, jak również pulsacyjne. Rzecz jasna, możemy również zmieniać jego nasycenie, jak również częstotliwość samej pulsacji, czy też możemy włączyć tak zwany color cycle, czyli kolory będą zmieniały się w pętli. I co ważne, podświetlenie możemy wyłączyć. Żeby wykorzystać pełną funkcję pocietania, należy użyć softu, który, jak wspomniałem wcześniej ściągacie ze strony producenta. I tutaj dobieracie odcienie kolorów według Waszego uznania. I jak widać również soft umożliwia wgranie najnowszego firmware. Moi drodzy, czas na kilka słów podsumowania. Klawiatura naprawdę ciekawa, dobra jakość wykonania, nie mam się do czego doczepić. Również jest to klawiatura pełnowymiarowa, także macie i sekcję numeryczną klawisze multimedialne, które z pewnością na co dzień się przydadzą. Pełny MK Rollover, także możecie wcisnąć wszystkie klawisze naraz i będą one prawidłowo odczytane, również podświetlenie RGB, które Intuicyjnie wręcz sterujemy za pomocą skrótów klawiszowych. Także nie dziwię się, że nie było instrukcji obsługi dołączonej w pudełku, bo naprawdę jest to bardzo proste. Żeby natomiast wykorzystać pełne, pełną opcję pocierania RGB, trzeba użyć softu, który ściągacie ze strony producenta. Soft również bardzo jest intuicyjny i prosty w obsłudze. Co do przełączników, to trzeba, jak mówiłem wcześniej, dopasować je pod własne preferencje. Także kory sami sobie dobierajcie. Ja to wam w tym nie pomogę. Co do minusów. Szkoda, że nie mamy podpórki pod nadgarski i moim zdaniem troszeczkę klawisze są zbyt blisko siebie umieszczone, także gdyby były troszeczkę szerzej rozstawione byłoby to dla mnie przynajmniej lepszym rozwiązaniem. Cena klawiatury to około 278 zł. Linka do niej znajdziecie w opisie tego filmiku, tam was odsyłam. Jak zwykle poproszę was o łapę w górę, jak wam się film podobał i zapraszam was jeszcze na stronę g2a.com gdzie z kodem, który zobaczycie na ekranie macie 3% kaszbaku. Gdyby ktoś był zainteresowany, zachęcam. Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się. Pozdrawiam, cześć. Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.